Witam Państwa serdecznie. 9 maja 2023 rok. W tej rodzinie sprawdzałem, czy weszła do półnadstawki i okazało się, że nie weszła, więc podejrzenie, że może być stan rojowy. Po zaglądnięciu do ula szybciutko okazało się, że nie ma czerwiu. Jest tylko zasklepiony, od dechy do dechy i parę mateczników. Tylko jednoznacznie i można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest matka stara, czy nie ma matki starej. To jest najgorsze, bo czasem może być i matka stara dalej. Więc w gniazdo dałem ramkę chyba węzy i nową matkę Zula numer 20, którą przetrzymywałem w tym ulu. Znacie ten ul z moich filmów, co mi stworzyła tak niespodziewanie rodzinę. I dzisiaj zobaczę, czy odrobiły węzę, czy matka w klatce przeżyła. O kurde. Drodzy Państwo, za matką w klatce powędrowały pszczoły. Matka jest zabezpieczona przed wygryzieniem. I co sądzicie? Czy te pszczoły chcą ją przyjąć, czy okłębić? Klatka pięknie wyczyszczona, nie jest skitowana. Tak wygląda, że ta matka może będzie i przyjęta. Więc ją tu wieszam i zobaczę, co rodzina uczyniła w gnieździe. Może założyła więcej miseczek matecznikowych. Trzeba to wszystko sprawdzić, aby o tej porze roku nie zmarnować matki. Bo teraz jeszcze matki są cenne. Gniazdo jest załadowane miodem, pyłkiem i czerwiem. Jest zimno, około 12 stopni Celsjusza. Tu matka jest od piątku w tej klatce, około 4 dni. Jest masę młodych pszczół. Tylko słonko zaschło i nie będzie widać miseczek matecznikowych. Jajek, nie miseczek. No nic. Będziemy iść dalej. Będziemy iść dalej, przeglądać plaster po plastrze. Tu taki stwór jakby matecznik, tylko do góry matecznik by pociągły. Ciężko powiedzieć. Czy są jakieś jajka? Słońce jak na złość schowało się za chmury. Pięknie młoda pszczoła już wyszła. Także jak przyjdzie ciepło, będzie miał kto w tym ulu pracować. Proszę Państwa, jest tu
co to jest grane tu? Tego... Tak, proszę Państwa, to jest matecznik. To jest matecznik, który usuwam. Już wiadomo wszystko. Że tu raczej żadnej matki nie ma. I zobaczymy, czy pszczółki odpracowały węzę. Tak, pszczółki robią tą węzę, choć były chłodne dni, ale się wzięły za tą węzę. Tu nowy plaster założyły, jak Państwo widzą, od piątku jakimś nakropem. Jeszcze muszę przeglądnąć resztę plastrów, czy nie ma jakich miseczek matecznikowych, mateczników, bo to widzicie Państwo, no jest ten miód, bo to mogłoby być przeszkodą. Proszę Państwa, to by mateczniki, miseczki matecznikowe mogły być przeszkodą przyjęcia matki. Także raczej jakieś tam zapasy ta rodzina ma, ale to wszystko trzyma nietypowo w gnieździe, bo jest zimno. Ten zasklep, co tu widzicie, proszę Państwa, to jest wszystko miód. Miód z tego roku. Tu wszystko było w gnieździe. W tym miejscu zimowały, wyjedzone. No i pyłku, miodu. No i masę młodych pszczół. Drodzy Państwo, można powiedzieć, że pszczoły do tej chwili dojechały w miarę w nastroju roboczym. A ja się zastanawiam, co u kolegów pszczelarzy, gdzie ule już w marcu pękały od pszczół. Co się tam dzieje w tych, drodzy Państwo, pasiekach? Ta mateczka będzie wpuszczona do gniazda, ale jeszcze parę dni w klatce przesiedzi. Jest zbiór, to w niczym, drodzy Państwo, nie przeszkadza. Odbezpieczę ją do wygryzienia i będzie przyjęta. To jest matka ze sierpnia z ubiegłego roku. Nie odbudowała mi rodziny w tym odkładziku, co była. Nie wiem dlaczego, ale teraz mi fajnie nie czerwiła. Najwyżej rodzina pszczela zrobi cichą wymianę matki. No myślę, że tu starej matki nie ma. Proszę Państwa, ta matka też nie wygląda, żeby była karmiona. Masakra. No nie wiem, jak się to skończy, ta przygoda w tym ulu, ale nic, ryzykuję. Plaster, cholera, o, przepcham plaster w drugą stronę, tu klateczkę przylepię i myślę tu zaglądnąć. Za tydzień powinien być czerw, a jak nie, to będzie problem dalszy z matką. To nie są takie proste sprawy. Jeszcze zobaczymy, drodzy Państwo, co tu będzie w tej półnadstawce, w okolicy, gdzie ta matka siedziała. Tylko w tej okolicy, o! Drodzy Państwo, popatrzcie się, w ten ulu jednak z powodu braku matki, one nie poszły w półnadstawkę. Mateczniki nie były zachętą do tego. Popatrzcie się. Od piątku siedzą w ulu, ale z gniazda przyniosły. Coś tam latały niewiele. Także prawdopodobnie
tu już nie ma nic, ale pszczoły są. Proszę Państwa, przeszkodą brak ma kij, nie poszły w górną kontygnację. No takie, proszę Państwa, zajścia nietypowe się zdarzają. Ja staram się takie sytuacje pokazać, jak to u mnie wszystko przebiega, jak ja sobie z tym radzę. Proszę Państwa, tymi drodzy małami serdecznie się z Państwem żegnam.